Siemaneczko moi drodzy widzowie, z tej strony Gumer z ekipy Fishholic Team. Dzisiaj jesteśmy na ciepłym kanale. Widzimy się tutaj tak naprawdę pierwszy raz po tragedii, która się stała na Odrze. Każdy dobrze o tym wie, każdy słyszał co się stało. Niestety ciepły kanał też oberwał. Także jesteśmy pierwszy raz po tragedii. Dzisiaj ze mną dwa metod federki, jakby coś nie zagrało z metodkami, to mam jeszcze ze sobą federka. Może popróbujemy podłubać jakąś drobnicę. Mam już zestawy przygruntowane. Jeden zestaw jest tak około 3 metry od brzegu, drugi zestaw ląduje na środek. Zaraz Wam pokażę moje miksy. Nie przedłużając, zapraszam Was do filmu, zapraszam Was do subskrypcji, zapraszam Was na sklep wędkarski.pl, tam każdy znajdzie coś dla siebie. Trzymajcie kciuki i życzcie mi powodzenia. Mam nadzieję, że dzisiaj się pobawimy z fajnymi rybkami. Lecimy z tematem. Siemaneczko. Tak się prezentuje moje stanowisko. Oczywiście kamerka. Tutaj dwie wędeczki, jak już mówiłem. Krzesełeczko. Już Wam pokazuję, co tutaj mam. Pierwszy zestawik. Jest to towar, który mi został z zawodów. Zamroziłem go. I takiego będę używał. Szkoda mi tego wyrzucać, więc... Jest to pelet 2 mm i 6 mm od Nasha Citrus. Do tego, jak zauważycie, dorzuciłem tutaj castersa. Widzicie? Czarny casters, delikatnie podsypane metod miksem truskawkowym i zalane boosterem, też również od Nasha. Tutaj mamy taki śmierdzący miks. Jest to pelet 2 mm od Aquarela i 6 mm, żeby Was nie skłamać, Starbite'a Hot Demon, tak. Widzicie, to jest trochę takiego, jest też trochę takiego grubszego peletu, no ale go będę tam parę tylko sztuk dawał do koszyka. To też mi zostało z zawodów. A i to wszystko jest podlane naszym Monster Crab, także typowo zapach rybny. I do tego jest dodana na zanęta Osmo, to taka ciemna dark. Na co dzisiaj będę łowił? Zacznę od mini larwy alien, bo to mi się fajnie tu sprawdzało. No i mamy nowość oczywiście, krakena od chłopaków z Osmo. Mam nadzieję, że coś na to połapiemy. Jak coś połapiemy, to na pewno to zobaczycie i udostępnimy na grupę Jedziemy na Ryby. Dawida Moska, który prowadzi tą grupę i też jest współzałożycielem Osmo. Mam też taką nowość w moim arsenale, jest to nowość, Method Mania Pineapple and Batrick. Fajny zapach, taki fluo, może coś na to też będziemy kombinować. Woda oczywiście do skraplania, no i kukurydzka i coś dla mnie, paliwo rakietowe. Także zaczynamy wędkowanie. Pierwsza wędeczka, to pójdzie na nią krakenik. I damy ten miks od Nasha, słodki, cytrus. Jedna na słodko, jedna na śmierdząco. Haczyk 12 guru. Krakenik. Damy tego takiego żółtego. Bardzo fajnie to pachnie. Damy tego żółtego krakenika. Są dwa kolory, żółty i pomarańczowy. Pomarańczowy kolor tak słabo mi się sprawdzał tutaj na ciepłym kanale. Parę razy, paręnaście razy łowiłem na pomarańczowy kolor, no i jak u mnie, bez większych efektów niestety. Także, zestawy wszystkie są przelotowe. Jest już dość chłodno, więc będziemy kombinować. Walimy zestawik przelotowy. I to będzie nasz pierwszy zestawik. Proszę bardzo. Tak jak mówiłem, odległość mam już odmierzoną. Leci pierwszy zestawik do wody. Powoli opadnie. Zaraz naciągniemy. Na drugi zestawik pójdzie alien. Ten zestaw mam na plecionce i strzałówka z fluokarbonu 0,25 jest zrobiona. Tak samo zestaw przelotowy. I na to pójdzie alienik. No i mamy naszego alienika. Ładnie się prezentuje przynęta. Mam nadzieję, że
któreś z tych metod nam tutaj zagra. I tam bawimy na to drzewko. Cyk. Właśnie dokładnie tam, gdzie chciałem. Idealnie. No i co, moi drodzy widzowie, czekamy na pierwsze ryby. Jak na razie, moi drodzy widzowie, jesteśmy na dzwonem jakieś półtorej godziny, tylko parę drobnych obcierek, zero rybek. Kombinuję ze smakami, kombinuję z kolorami, jak na razie bez efektu. Przebrałem sobie w swoim pelecie ten grubszy pelet, odłożyłem go tutaj na bok. Popróbuję teraz łowić samym drobnym peletem 2 mm z anentą. Taki miks, można powiedzieć. Teraz wrzucę swoją kulkę kokosową, taką białą, swojej własnej produkcji. Zobaczę, może na biały kolor coś ruszy. Na razie cisza, trochę zerwał się wiatr. Siedzimy, czekamy dalej, zobaczymy, co się będzie działo. Więc, moi drodzy widzowie, tak jak mówiłem, tak uczynię. Na razie na metodzie cisza. Więc, gdzie ten haczyk się odbił? Przesiadamy się na klasyka. Białe robaczki, parę sztuk do koszyka i będziemy kombinować. Jest, siedzi. Mamy rybkę na klasyka. Chyba płoć. Chyba będzie płoć. O, widzicie, pierwszy rzut i od razu jest rybka. Ale waleczna jest. Mamy pierwszą płoć na klasyka. Zobaczcie, moi drodzy widzowie, nieduża taka płoteczka. Fajnie. W końcu się coś ruszyło. Wypuszczamy płoteczkę. O! Do wody. Coś tu ma. Płynie. Jest pierwsza ryba w końcu. No to lecimy z następnym rzutem. Odbiłem się na klasyku. Jest pierwsza płoć. Więc powalczymy trochę na klasyku teraz. Bo na metod federze zupełna chicha. Powiem wam, ten zemek jest bardzo fajnie, bardzo fajna wędeczka. Pierwszy raz na niej łowię. I bardzo fajny kijek. Jestem zadowolony, że go kupiłem. Bardzo fajna praca, polecam. Mamy rybkę kolejną. Branie było ładne, energiczne. A chyba płoć. Chyba następna płoć. Palce. Jest, następna płoć. Ładna taka, proszę, zobaczcie, kolejna płotka. Fajne branko, lubię łapać płocie, bo one tak fajnie walczą. Powiem, nawet taka mniejsza płoć daje więcej frajdy jak leszczyk. Taka płoteczka, nie wiem, czy widzicie. Jak będzie jakaś większa, to wam zrobię prezentację. Siup, niech sobie ucieka do wody.
Jak widzicie, moi drodzy widzowie, rozstawiłem sobie siatkę. Oczywiście rybki wszystkie później wypuszczę, ale rozstawiłem siatkę tylko dlatego, że sam nie pomyślałem, głupio zrobiłem. Płocie to są ryby, które po wpuszczeniu odprowadzają stado, więc będę je przytrzymywał w siatce, a po wędkowaniu je wszystkie wypuszczę. No jak widzieliście, na razie dwie płocie, na metod odpada, że nic jakoś specjalnie nie dzieje. Co chwilę sobie tam przerzucam, o właśnie zbranie na klatce było delikatne. I mamy płoteczkę kolejną. Mam mocny uciąg. Po dnie strasznie ciężko idzie, w sensie strasznie dużo opór stawia koszyk. No niestety, musimy walczyć z tym uciągiem. O, jest piękna srebrna pani, ale waleczna, ale o. Mamy kolejną płoć. Proszę, zobaczcie sobie. Mamy kolejną, no mała, uspokój się. Mamy kolejną taką płoteczkę. Mam nadzieję, że ładnie widzicie. Jak ciachnę jakąś wielką, to wam zrobię prezentację. Rybkę sobie odpinamy i do siatki. Wciągamy robaczki. One już są niedobre. Zakładamy nowe. Łowię tylko na białe na razie. Wcześniej była jedna próba, ale już nie nagrywałem z czerwonymi. Ale powiem wam szczerze, mi na ciepłym kanale, jeżeli chodzi o federka, czerwone robaki praktycznie nigdy nie odpalają. Biorę, bo wiadomo, zawsze warto mieć. Ale czerwone robaki prawie nigdy mi nie odpalają. Parę razy się zdarzyło, że coś tam złapałem na czerwone, ale to mówię, jakieś tam śmieszne parę razy i tyle, nie? Tak, to tylko białe. Taka jest moja opinia. Jeżeli macie ochotę jechać na ciepły kanał Gryfino, to tylko białe robaczki. Oczywiście nie każdy się musi zgadzać z moją opinią. Pewnie z wielu wędkarzy, którzy łowią tutaj na czerwone robaki, mają efekty, no ale u mnie jednak jakoś tak los chce, że na czerwone nigdy nic nie mogę złapać. Mamy kolejne branie. I jest kolejna płoć. Długo nie trzeba było czekać. Parę minut po zarzuceniu koszyka. Jest płotka. Kolejna płoć. Kolejna płoć, taka nieduża, jak rączka. Odpinamy, rzucamy ją wszystkie ładnie za boczną wargę zapięte. Mamy już 4 na koncie będą? Coś takiego. Już wam nie będę tutaj pokazywał, jak zarzucam koszyk, wiecie jak to wygląda. Czekamy dalej na ryby. Z powrotem to samo, 3 białe robaczki, zanęta i ogień. Było przed chwilą ładne branie. Takie raptowne. Myślę. Tam puka. Chyba mamy kolejną. Tak. Jest kolejna. Jest kolejna płoć. Mamy kolejną płoteczkę. Proszę zobaczyć. Następna do kolekcji.
Dzisiaj coś czuję, że będzie pociowe Eldorado. Co chwilę będą pocie brały. Dosłownie chwilę jest koszyk w tym i mamy płotkę kolejną. Jest następna. Muszę opukać ręce. Super. Mogłem tego, tak jak mówiłem, tego klasyka mogłem od początku jednego ustawić. Byśmy mieli fajny wynik już na pewno. Jakbyście chcieli, moi drodzy widzowie, skomponować sami mieszankę zamętową, to również tutaj u góry, bądź tutaj, pojawi się link do filmu, gdzie pokażę Wam, jak samemu zrobić fajną, dobrą zanętę leszczową, płociową. Czemu leszczowo-płociową? Dlatego, że mi się te właśnie zanęty sprawdziły na takich rybach. Łapałem fajne leszcze, łapałem fajne płocie na tą zanętę, więc jeżeli macie ochotę, to warto spróbować i tutaj u góry, tutaj wyświetli Wam się link do tego filmu. Jak na razie siedzimy, czekamy, co chwilę są brania tych płoci. Bardzo mnie to cieszy. No i sobie spędzamy tak dziennie, relaksujemy się. Mamy kolejne branko na federku. Jest, siedzi. Teraz metodę przerzuciłem dalej. Wcześniej mówiłem tą metodą na środku, teraz tutaj tą metodę przerzuciłem bliżej drugiego brzegu, tam jest tak trochę wypłycenie. Zobaczymy, czy tam coś będzie się działo. Jest kolejna, a to jest malutka. Kolejna płoteczka, maluteńka, mniejsza jak tamte. Niestety, ale co. Jak są mniejsze, to i pewnie są też większe. Pamiętajcie, aby przypon wypłukać po każdym razie ze śluzu i ręce. Daje to lepsze efekty. Mamy kolejną poteczkę. Lecimy z powrotem z koszykiem do wody. Dodałem trochę ziemi do mojej zanęty, żeby trochę ją stłumić. Postanowiłem tak spróbować. Wcześniej też były efekty, były brania, ale mówię, może jakiś leszczyk nadejdzie ładny, no bo tak trochę stłumiłem tą zanętę, ona już tak mocno teraz nie pracuje, więc może leszcze jakieś nadejdą. No na razie płoć góruje na łowisku. Taktyki nie zmieniam. Trzy białe robaczki, czasami daję cztery, ale jakoś nie odnotowałem większych ryb. Te trzy. Dobra, damy teraz cztery białe robaczki, trzy białe robaczki i czwartego damy, takiego czerwonego kolora, czwartego damy. Lecimy. Lecimy po następną rybkę. Ciągle mam nadzieję. Ciągle mam nadzieję, że na tym metodfederze wpadnie jakiś bonusik i się pobawimy z czymś fajnym. O, i teraz to na pewno siedzi. Zaraz po opadnięciu zestawu, dosłownie minutka i jest rybka. Siedzi. Mamy kolejną płoć. Gdzie te płocie nie za duże biorą. Takie
półtorej dłoni, można powiedzieć, około 20 paru centymetrów. Ciągle takich samych rozmiarów te płocie mniej więcej. No, ale jest chociaż czym się pobawić. Mamy kolejną rybkę. Ładne branie było. Mocne dogięcie. Śmietóweczki. A może jakaś większa teraz ta płoć, bo branie było fajne. Chyba nie. Oje, taka malutka i tak. Taka płoteczka, a tak przywaliła. Mówię, o kurczę, chyba coś fajniejszego siedzi. Tak przywaliła. Ale jednak wcale się nie okazuje, że te mniejsze ryby, większe ryby muszą mocniej brać, nie? To jest inaczej, te mniejsze mocniej biorą. Jak widać, moja zanęta serowa bardzo podpasowała płociom. Bardzo mnie to cieszy. Odchodzą płoteczki. Niech tylko Metod Feder jeszcze da jakąś rybkę, jakiegoś bonusika. Ja już będę zadowolony z dzisiejszego dnia. Mamy godzinę 12:20. Jeszcze troszeczkę posiedzę nad wodą, tak z 3 godzinki, bo myślę, że około 15:30-16 już będzie się robić ciemno, więc zacznę się pakować. A do tego czasu, moi drodzy widzowie, podłubiemy dalej jakieś rybki. Jak widać, ciepły kanał żyje po tragedii. Chociaż padło tu wiele pięknych ryb. Widziałem relacje. No i na odbudowę tych pięknych okazów trzeba będzie poczekać ładne parę lat. Ale myślę, że nie wszystkie ryby padły. Dużo też chłopaki odratowali. Odławiali ryby tutaj pod bierakami i wrzucali do basenów strażackich. Także myślę, że nie będzie tak źle. Mamy rybkę. O, i to chyba coś fajniejszego, bo branie było energiczne, albo tylko tak przywaliło, bo branie było ładne, mocne ugięcie kija. A coś tam walczy. O, pan okoń, już dlatego wiemy. Czemu było takie mocne uderzenie? Mamy takiego okonia. O, proszę zobaczyć. Już teraz wiemy, czemu takie było mocne ugięcie wędki. Chyba coś mamy. Albo coś holujemy. Jest jakaś rybka. Branie było delikatne. I co? O, następny okonek i to jaki ładny. Mamy następnego okonia, tego wam pokażę, zaprezentuję. Zaraz go odepnę i wam zaprezentuję. Mamy takiego ładnego pasiaczka. Zobaczcie, już będzie miało z 25 cm. Ładny okoń, mam nadzieję, że kamera wyostrzyła, nie widzę dobrze. O, piękny okonek. Fajna rybka. Mamy kolejną płoć, nawet nie widziałem brania, powiem wam, trochę wieje wiatr i nie było widać brania, taka malutka płoteczka, kolejna. O, coś się dzisiaj plątam z tym kijem tu, mówię, to jest 3,90 kij, on jest taki trochę niewygodny do łowienia na kanale, ale już mi się nie chciało tutaj zmieniać zestawów. Kombinować, mówię, przyjechałem rekreacyjnie połowić, coś tam dla was nagrać z takiego rekreacyjnego łowienia. No i tak to jest, czasami człowiek się poplącze. Super, szkoda, że nie widziałem brania, mówię, ale
Nie widziałem brania, ale trochę jest wiatr. I same szczytówki, ja tu jestem teraz osłonięty, ale szczytówki już mam poza to, za tą linią trzcin i trochę mi majta szczytówkami, więc nie zawsze widzę branie, a branie musiało być naprawdę delikatne. Jak na razie rybki przestały współpracować. Od dłuższego czasu bez brania. Będzie taki dzień do podłubania. Ale zawsze coś. Jakieś pojedyncze tylko dziabnięcia gdzieś tam od czasu do czasu mam na federku. No jest to nawet nie do zacięcia. Mam tu jeszcze na 2-3 koszyki. I będę się zwijał. Może się coś uda złapać do tego czasu, może nie. Także trzymajcie kciuki. Mamy chyba ostatnią rybkę. Jest. Siedzi coś. O, chyba coś mamy fajnego. O. Na pewno nie jest to płoć. A jak jest to płoć, to duża. O. Moi drodzy widzowie, no mamy coś lepszego, nie, co to, co taki opór stawiało, o, moi drodzy widzowie, zobaczcie na to, chyba w płotkę walnął szczupol, bo zobaczcie co tu się dzieje, moi drodzy widzowie. Już wam pokazuję, dlatego tak ciężko szło. Chyba tą płotkę zaatakował szczupak, patrzcie na to. Widzicie? Jak jest mocno zraniona? Od zębów? Ja pierdziu. To musiał być szczupak albo sandacz. Zobaczcie. Niestety ta płoteczka już zdechnie. Jest mocno uszkodzona. To jest ostatnia rybka. Ale ją coś przeatakowało. Dlatego to tak ciężko szło. Masakra. Wypuszczę ją od razu. Nie wiem, czy ona przeżyje. Taka zraniona. Płoteczkę tą zranioną wypuściłem. Znaczy ona była dość mocno zraniona, więc pewnie nie przeżyje. Zjełem jakiś drapieżnik. Tak widzieliście, zaatakował na bank ją jakiś drapieżnik albo sandacz. Albo jakiś szczupak, bo była dość mocno uszkodzona i w momencie, kiedy widziałem branie, podniosłem wędkę, to bardzo ciężko szło. Była duża ryba, duża, duża ryba była. Jakiś ładny szczupol albo sandacz ją przeatakował. Ja już się powoli zwijam, pakuję mandziur, zaraz wypuszczę rybki, pokażę wam. Także dzięki, że zostaliście do końca. Dzięki, że oglądacie moje filmy. Zapraszam was do subskrypcji. No i do zobaczenia nad wodą. Jeszcze tylko wypuścimy rybki i się zwijamy. Wypuszczamy te rybki, które tu mamy w siatce. Tu zaledwie paręnaście sztuk. Siatka idzie na bok. Do wysuszenia. Okrętowi trzeba tylko pomóc odpłynąć. Pokażę wam, wszystkie rybki ładnie odpłynęły. Nie ma tutaj nic. Także jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia nad wodą. Cześć!